Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji Regionalnego Centrum Kultury. Z nami jest prezydent miasta Kołobrzeg, pani Anna Mieczkowska, pani prezydent do spraw społecznych Ilona Grenda-Zwójtowicz. Nie bez powodu spotykamy się tu, przy Bindarzu, w miejscu skweru koncertów kameralnych, bowiem to miejsce stało się takim jednym z wielu licznych, ale na mapie kulturalnej istotnym miejscem, ponieważ tu odbywało się wiele z koncertów porannych. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się tu, by podsumować sezon, zarówno w wydarzeniach kulturalnych, ale także w działaniach promocyjnych. Pani Prezydent, proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Wakacje skończyły się i dokonując podsumowania tegorocznego sezonu, innego, trudnego, wyjątkowego, należy stwierdzić, że te wakacje to sukces małych wydarzeń kulturalnych. Ta propozycja na trudne czasy przygotowana przez Regionalne Centrum Kultury okazała się bardzo dobrą propozycją. Zyskała ona bowiem uznanie przede wszystkim mieszkańców, ale również turystów, którzy do nas przyjechali. Planując tegoroczne wydarzenia na sezon letni, zakładaliśmy zmianę formuły. Chcieliśmy wyjść w przestrzeń miejską, chcieliśmy wyjść do szerszej publiczności i te założenia okazały się bardzo adekwatne do sytuacji, w której znaleźliśmy się. Przypomnę może Państwu nasze koncerty, które odbywały się w urokliwych miejscach naszego miasta, jak chociażby właśnie miejsce, w którym się znajdujemy, co sobotnie koncerty na Placu Koncertów Porannych, czy też zmieniona zupełnie formuła festiwalu RCK Progress, gdzie muzycy pojawiali się, przypomnę, w 6 miejscach naszego miasta, festiwal artystów ulicznych, to wszystko okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, ale nie zabrakło również tych wydarzeń, które już mają swoją długą historię, które są naszymi flagowymi przedsięwzięciami, takimi jak chociażby Muzyka w Katedrze, festiwal operetkowy, czy też wspomniany przeze mnie festiwal RCK Progress. One odbywały się w innym terminie, no i oczywiście w innej formule, ponieważ musieliśmy każdorazowo bardzo elastycznie reagować na to, co dzieje się w rzeczywistości, bardzo szczegółowo analizując przepisy, które znacząco ograniczyły możliwość prowadzenia działalności artystycznej, rozrywkowej i kulturalnej. Ale mimo to uważam, że te wakacje były bogate w wydarzenia kulturalne i promocyjne. Te z kolei, działania nasze promocyjne, staraliśmy się dostosowywać też do potrzeby chwili, czyli staraliśmy się promować Kołobrzeg tak, aby jak najbardziej zminimalizować tą trudną sytuację, która wynikała bezpośrednio z ogłoszonego stanu epidemii i z ograniczeń w poruszaniu się. Chcieliśmy po prostu zachęcić mieszkańców naszego kraju, aby wybierali Kołobrzeg jako swoje miejsce docelowe, miejsce wakacji. I proszę Państwa, muszę powiedzieć, że udało nam się to, ponieważ w rankingach prowadzonych przez znane portale turystyczne jesteśmy jednym z tych miejsc, które było najczęściej odwiedzane przez turystów z Polski. W późniejszym okresie również przyjeżdżali do nas turyści z zagranicy. Szanowni Państwo, niczego nie udałoby nam się osiągnąć, gdyby nie ogromna determinacja, zaangażowanie zespołu Regionalnego Centrum Kultury. I dzisiaj chciałabym bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Wszystkim tym, którzy każdego dnia bardzo poważnie, bardzo do serca brali sobie misję, jaką musi realizować Regionalne Centrum Kultury. Dziękuję wszystkim raz jeszcze. Pani Prezydent, bardzo proszę. Pani Prezydent właściwie powiedziała wszystko to, co faktycznie warte było tutaj teraz podkreślenia, a szczególnie to, że jednak sezon wakacyjny, kulturalny mogę powiedzieć, sezon wakacyjny za nami, sezon inny niż dotychczasowy, tak jak Pani Prezydent wspomniała, ale jednocześnie sezon, który dał nam bardzo duże możliwości i uważam, że w pełni cała załoga Regionalnego Centrum Kultury w pełni te możliwości nowe w nowym tle wykorzystała. Ja chciałabym wspomnieć przede wszystkim o tym, że ponad 10 tysięcy mieliśmy odbiorców bezpośrednich we wszystkich naszych wydarzeniach. Niemalże 100 wydarzeń plenerowych zorganizowało Regionalne Centrum Kultury. Wśród nich nowe projekty, wspomniany przez Panią Prezydent festiwal
plenerów artystycznych, gdzie mieliśmy teatry uliczne, teatry tańca, teatr malowany tańcem i inne formy artystyczne przedstawialiśmy. Ponadto RCK, strefa chillout w porcie jachtowym, scena kameralna ustawiona, na której odbywały się cyklicznie koncerty, kino plenerowe na Gorze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czy chociażby RCK Dobre Tony, to z kolei nowa propozycja ze sceny plenerowej Regionalnego Centrum Kultury. No i oczywiście tu, gdzie jesteśmy, cykliczne koncerty kameralne, sobotnie koncerty kameralne, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Także ponad 10 tysięcy, tak jak wspomniałam, odbiorców bezpośrednich, prawie 60 tysięcy, jeżeli chodzi o odbiorców na naszym portalu, naszym społecznościowym Regionalnego Centrum Kultury. Sam RCK Pro Jazz, szanowni państwo, to jest ponad 100 tysięcy odsłon emitowanych koncertów. Także to są naprawdę bardzo uważane przy naszym Centrum Kultury bardzo poważne zasięgi, które udało się uzyskać, także prezentowaliśmy nie tylko wydarzenia w plenerze, ale również przeszliśmy w strefę online i każdy, kto nie mógł być uczestnikiem tutaj na miejscu u nas, mógł również z naszą ofertą się zapoznać i być uczestnikiem po prostu za pośrednictwem dostępnych kanałów. Ponadto, szanowni państwo, chciałabym powiedzieć jeszcze o tym, że ten okres sezonu, który zakończyliśmy, sezonu wakacyjnego, pod kątem kulturalnym jak najbardziej, w mojej opinii, był to okres bardzo pozytywny. Niemniej jednak nie można zapomnieć o tym, że pod kątem turystycznym to dopiero sierpień, co jakkolwiek ruszył się w branży turystycznej, ponieważ w lipcu było o 50% turystów mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Sierpień, choć wydawał się on o wiele bardziej optymistyczny, również nie optował w tą ilość turystów, która była w roku ubiegłym. Przełożyło to nam się też na wpływy z opłaty uzdrowiskowej, które są niższe zarówno w miesiącu lipcu, jak i sierpniu, łącznie o kwotę około 1 000 000 zł. Nie pozostanie to oczywiście bez wpływu na budżet, niemniej jednak wydaje mi się, że to, co teraz jest najważniejsze, to podsumowujemy naszą ofertę kulturalną. W mojej opinii miasto Kołobrzeg w okresie minionych wakacji jak najbardziej kulturą stało i tych wydarzeń na pewno każdy mógł znaleźć wśród tych wydarzeń, które proponowaliśmy, coś dla siebie. Pani dyrektor, bardzo proszę. Dziękuję panią prezydent. Drodzy państwo, same wydarzenia artystyczne i kulturalne to oczywiście nie wszystko, to także ważny moment tuż przed tym, ponieważ właśnie ten czas przed sezonem jest o tyle istotny, by wprowadzić wszelkie działania promocyjne w ruch. Musimy sobie wszyscy zdawać, myślę, sprawę z tego i nie muszę tego, myślę, tłumaczyć, że ten okres, w którym funkcjonowaliśmy promocyjnie, był niezwykle trudny. To był okres zamknięcia. Mimo wszystko uruchomiliśmy wszystkie możliwe kanały promocyjne. I tak prawdę mówiąc, tuż z końcem marca rozpoczęliśmy swoją działalność w internecie, publikując 8 cyklicznych wideospacerów, które na naszym profilu, który dodam, ma ponad 50 tysięcy stałych, aktywnych użytkowników, których pozyskaliśmy w sposób organiczny, czyli nie płacąc za ich obecność. Tam dzięki im obecności te wideospacery zyskały blisko 1 000 000 wyświetleń. To była pierwsza z aktywności, które zrealizowaliśmy i która cieszyła się dużą popularnością, tak by zaakcentować istnienie Kołobrzegu na turystycznej mapie Polski jeszcze w momencie zamknięcia turystyki. W miesiącu maju dołączyliśmy do tych realizacji także outdoor, 56 lokalizacji w całej Polsce, również z hasłem Kołobrzeg na Was czeka, bo to było główne założenie tej komunikacji. Z końcem maja dołączyliśmy do tego także podcasty na antenie radia Tok FM oraz kampanię. W momencie, gdy wiedzieliśmy, że otwarcie hoteli jest już tak naprawdę sprawą oczywistą, włączyliśmy w to intensywną kampanię telewizyjną i tu nasza obecność bardzo mocno zaakcentowana została zarówno w telewizji Polsat, jak i w telewizji TVN. To blisko 854 emisje spotów reklamowych w pasmach społecznych oraz także billboardów w pasmach komercyjnych. Do tego dołączyliśmy 5 produkcji, które były realizowane tutaj w Kołobrzegu, gdzie mieliśmy możliwość zaproszenia własnych gości i merytorycznie opowiedzenia o walorach naszego miasta. Do tego
dołączyliśmy również kampanię radiową, dwukrotnie zrealizowaliśmy studio plenerowe, dwukrotnie podcasty realizowane z radiem TOK FM. Równolegle pracowaliśmy oczywiście w internecie i tutaj za sprawą portalu Onet, z którym także realizowaliśmy program online, realizowaliśmy kampanię odsłonową. Tu także realizowaliśmy ją na portalach w Wielkopolsce, w Lubuskim i z GK24, z którym zrealizowaliśmy dwa odcinki mówiące o ścieżkach rowerowych i walorach aktywnego odpoczynku w Kołobrzegu. Drodzy Państwo, owszem, współpracowaliśmy z mediami ogólnopolskimi, natomiast na pewno tego sukcesu nie odnieślibyśmy również bez Państwa. Dlatego z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie publikacje, które się ukazały podczas całego sezonu, mówiące zarówno o naszych wydarzeniach, jak i wydarzeniach kulturalnych, jak i tej działalności promocyjnej, którą realizowaliśmy. Ten przekaz był nam bardzo pomocny. Drodzy Państwo, na kampanię promocyjną przeznaczyliśmy blisko 550 000 złotych, co przełożyło się w ekwiwalencie reklamowym na 26 537 tysięcy. To jest, uważam, w tym momencie bardzo duży sukces, ponieważ sytuacja, jak Państwo rozumiecie, i tak była bardzo specyficzna. Także serdecznie dziękuję.